Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jadę sobie do pracy Hondziną. Jak widać, Honda zaparkowana w innym miejscu niż normalnie, no bo rano jechałem odwieźć córkę do szkoły, a potem jeszcze wróciłem do domu, bo ja mam dzisiaj trochę później do pracy. Później oznacza, że będzie prawdopodobnie mniejszy ruch, ale naprawdę nie da się tego przewidzieć, gdyż przez tą budowę obwodnicy no raz są gigantyczne korki, raz jest trochę lżej i tak dalej. Ale z ciekawości zobaczymy, jak tam CRV-ka dzisiaj na tym nowym oleju od Castrola się sprawi, jeśli chodzi o spalanie. Także zresetujemy licznik B. Ostatnio średnia tylko 17, co i tak nie jest najgorzej. Bywało 13-14. 17 na godzinę z 76 km. Resetujemy, tak jak mówię, rano był kursik, ale totalnie wystyg, no bo jechałem przed 8, a teraz jest przed 10. I zaczynamy od 25 litrów. No i mamy pierwszy kilometr, 11,3. Jadę sobie tutaj w miarę płynnie. I oczywiście jadę na światłach, żeby mieć pełne ładowanie. I po 2 km 20 na godzinę średniej prędkości 10,4. I po 3,5 km 9,4, 9,5. Generalnie bardzo ładnie. Zobaczcie, jak tylko warunki lepsze na drodze, mniejszy ruch, nawet w mieście Krakowie, CRV-ka może spalić poniżej 10. No i jestem na miejscu. 5 km 22 na godzinę, całkiem nieźle. 9,5 było, jak podjeżdżałem. Jeszcze przed chwilą było 9,6, a teraz 9,7. I wracamy do domku, zresetujemy sobie licznik B. I po 600 metrach niecałe 19 litrów. No i zaczyna się klasyczny koreczek. Średnia prędkość póki co 18 i pewnie spadnie. Na razie 1,5 km i prawie 14 litrów. I po 3 km średnia 14 na godzinę, 14 litrów. No i wróciłem do domu. 6,3 km, tym razem jeszcze jechałem po córkę 16 na godzinę i ostatecznie 12,1. Czyli zobaczcie, ta sama trasa, do pracy 9,7, a z pracy 12,1, jaka różnica. A ten sam samochód. Dzięki. Trzymajcie się.